zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. W skrócie, zakon krzyżacki. Razem z templariuszami i joannitami tworzył najpotężniejsze zakony rycersko-korporacyjne świata, a od roku 1309 zakon krzyżacki upatrzył sobie stolicę oraz siedzibę wielkiego mistrza w niezdobycznej, największej na świecie ceglanej twierdzy, jaką był zamek w Malborku. Chciałbym wam dziś pokazać jeden z przepisów klasztornej kuchni malborskiej. Był to przepis szczególnie używany zimą, szczególnie chętnie jadany zimą. Jest świetnym przykładem na charakterystyczne zachowania oraz kuchnię zakonu krzyżackiego. No bo niby skromność na stole, niby kilka tylko składników, niby tu nie ma nic. A w rzeczywistości koszty zrobienia tej potrawy były szalenie wysokie, ponieważ używano wysublimowanych przypraw, które sprowadzano z dalekich stron świata z narażeniem życia. Takie przyprawy na tamte czasy to był prawdziwy majątek i jakże wielki rarytas. Czyli zacznijmy od tychże przypraw, a są to sól, kminek, jałowiec, anyż gwiaździsty, cynamon oraz przyprawa szczerbiec. Jeśli nie macie zaś szczerbca na podorędziu, to żaden problem. Posiłkujcie się bowiem czarnym pieprzem, pieprzem ziołowym, imbir, cynamon, rozmaryn, czomber, estragon, czyli takie pierno, pikantne, ziołowe, korzenne nuty i będzie wszystko dobrze. I teraz, jako że w Malborku ważono ponad 100 różnych gatunków piw, to raczono się tym piwem dnia powszedniego, przy jakichś większych okolicznościach, ale również kuchnia zamkowa obfitowała w dania z użyciem piwa właśnie. Jako że ten odcinek nakręcony jest przy współpracy z browarem Lubicz, wypuścili oni piwo zimowe. Jakże adekwatne do zaistniałej sytuacji. Piwo o charakterystycznych, właśnie piernikowo, korzenno, czekoladowo-pomarańczowych nutach. Bardzo sympatyczna sprawa. Link do Lubicza wrzucę wam w opisie pod filmem, bo mają sklep internetowy. Wpadacie, zamawiacie i w około 24 godziny pomocnicy browarscy przywiozą wam złocisty trunek pod same drzwi. No i dobrze, zaczynamy od mięsiwa. Należy je przesmażyć lub zgrillować, opalić po kilka minut na silnie rozgrzanym ruszcie na stronę. Zaczynamy skórą do dołu. Podczas gdy mięso opala się, ja w tym czasie pokroję drobną kapustę kiszoną. Dobrze, jeśli byłaby ona odciśnięta, nie może być zbyt kwaśna, ale wydaje mi się, że przemywać jej wodą czystą to nie trzeba. Gdy połowę kapusty mamy już rozłożone, możemy posypać ją teraz przyprawami. Ła! Mięsiwo jest już gotowe, zgrillowane z obu stron. Można je teraz układać na wyściółce z kapusty oraz przypraw. Wykładamy je skórą do dołu, mięsiwem do góry, które przykrywamy jak kołderką pozostałą ilością kapusty kiszonej. Elegancko. Szczerbiec oraz kapuściana kołderka dokładnie z wierzchu okryły mięso. Przed samym smażeniem można też mięso dokładnie obsolić ze wszystkich stron, ale ja dziś używam swoich przypraw, one mają sól, kapusta ma sól, zawsze na końcu zdążę przecież jeszcze dosolić. No i ostatnia sprawa, to muszę to teraz obficie podać piwem. Obficie to znaczy tyle, ile tego piwa wejdzie do brytwanny. Ach, przyprawy pod wpływem ciepła zaczynają już uwalniać swoje olejki eteryczne, do tego piwne nutki, będzie wybornie. Wrzucamy to teraz do pieca, temperatura tak między 160 a 180 stopni, grzane górne i dolne po prostu. Jeśli macie gazowy, wszystkie fajery odpalacie, to ma się teraz dusić, to ma się teraz zapiekać. 2 godziny, po tym czasie się widzimy.
Minęła godzina z niewielkim haczykiem, mięsko sobie tutaj dochodzi pomalutku na ogniu, wszędzie dookoła pięknie pachnie, a ja jestem coraz bardziej głodny i coś z tym trzeba zrobić. Jak będziecie zaopatrywali się w wieprzowinę, w delikatesach lisa, to koniecznie musicie zrobić tak. Kupcie sobie metkę kaszubską. Ta tutaj figlarnie wystająca już z opakowania jest królową metek na Kaszubach i można powiedzieć jedną z najlepszych metek na świecie. Takie jest moje zdanie, a jestem metek wielbicielem, wiele już ich jadłem i to jest po prostu nie do przebicia. Otwieramy i jemy. I teraz co? Wydaje wam się, że kwasior, ale przecież tyle metki to za dużo. To chyba jej nigdy nie próbowaliście. Dwie godziny za nami, otwieramy teraz to cudo i wow. Wow, nie zaglądałem do tego, spontaniczna reakcja. Ta też. Okej, teraz musimy tak, zdjąć mięsiwo na dechę, wymieszać tą kapustę, która jest na dole i przekręcić je do góry nogami. To znaczy, mięso z tą kapustką od góry, cyk, ląduje na dole w tym całym sosiku w tej kapuście. No dobra, chodźcie bliżej. Jak? Zdecydowanie lepiej. Spójrzcie, kapusta ta na dole tutaj udusiła się w tym piwie, w przyprawach. Skórka razem z tłuszczykiem jest już, patrzcie, jaka mięciutka. Mięciutka, soczysta, wspaniała. U góry kapustka przypaliła się delikatnie, ale o to przypalenizny nam tutaj też chodzi. To ma bowiem też już swój smak. Przekręcamy do góry nogami. Skórka jest tutaj mięciutka, czas ją teraz ponacinać, czy to w paski, czy to w rąby, jak tam już sobie chcecie. Troszkę skórki na spróbowanie, trzeba przetestować nasze dzieło. Będzie dobrze. Temperatura ta sama, tak przygotowany, ponacinany boczek, ląduje z powrotem do pieca na kolejną godzinę. Po tym czasie się widzimy. Mięsko grilluje się, jest na ostatniej prostej, została godzina czasu. Czas więc sporządzić glazurę. Glazurę, którą będziemy co kwadrans od góry tą skórkę smarować, aby apetycznie się zarumieniła. Glazura jest szalenie prosta, gdyż krzyżacy znali się na rzeczy. Miód, wybierzcie swój ulubiony, w tym wypadku jest to miód wielokwiatowy, cytryna oraz piwo. Łączymy składniki, mieszamy ze sobą i tak jak mówiłem, co kwadrans rozsmarowujemy na skórce. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Będzie dobrze. Streszczenie odcinka. 3 godziny za nami w sumie. 2 godziny mięso ma się piec skórą do dołu na kapuście. Tąże również kapustą przykryte ma się piec i dusić. Po 2 godzinach abarot przekręcamy na drugą stronę, nacinamy skórę i już co kwadrans glazurujemy do efektu finalnego, jaki znajduje się pod wiekiem grilla. Także cóż, przyjaciele, koniec gadaniny po próżnicy. Zostawiam was z tymi oto obrazami. Ich bin der Sinn in Sinn.
Boczek jest soczysty, a mięsiwo niezwykle delikatne, do tego skórka mięciutka, pełna aromatów, aromatów piwnych, aromatów słodyczy miodu. A, zresztą to piwo i miód weszło tutaj również do kapusty. Ona się w tym wszystkim dusiła, zapiekała, nabierając charakteru. Do tego te piernikowe, korzenne przyprawy, no i kminek. Pa, wyskakuje tutaj jak Filip z konopi, ale o dziwo ten kminek pasuje tutaj do tej całej kombinacji, tworząc naprawdę niezwykłe danie, więc cóż... Krzyżacy jacy by nie byli, to się skubańcy na kuchni znali. No i teraz jak to jeść? Można, niczym wielki mistrz zakonu, nabić odrobinę mięsiwa na szpadkę, dodać do tego kapustę, no i raczyć się w towarzystwie piwka, które również było użyte do przyrządzenia tej potrawy. Można również raczyć się tym podobnież, jak to krzyżacy mawiali, polsko-litewscy barbarzyńcy jedząc rękoma. Którą wy wersję wybieracie? Bo ja zdecydowanie tą drugą. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!